W tym filmie stworzyłem Imperium Osmańskie podczas II wojny światowej. Jestem najlepszym państwem na całym świecie, prześcigając na przykład Francję, która jest druga, i Związek Radziecki, który jest trzeci. Trzecia Rzesza nawet jest gorsza niż Indie Brytyjskie, więc wydaje mi się, że mógłbym je na spokojnie pokonać. Mam całkiem spory przychód, więc fajnie. I dobra. Sobie poustawiam podatki, towary, inwestycje w taki sposób. Standardowy. No i dobra. Sobie to też poustawiam tutaj w standardowy sposób. Pora zacząć skipować tury. Jako takie potężne państwo mogę naprawdę tutaj dużo osiągnąć. Po tym jak podbiję Austrię, Węgry i Czechosłowację, to już nie będę miał takich prostych sąsiadów do podbijania. Oczywiście patrzę głównie na Europę, bo tutaj inne kontynenty... Nie wiem, czy jest sens interesować się jakąś Arabią Saudyjską tutaj itp. Tu są jeszcze kolonie brytyjskie. Wolę się zainteresować to Europą, to jest najciekawszy kontynent. No, więc jakbym podbił Austrię, Węgry, Czechosłowację, to później już miałbym trudniejszych przeciwników do walki. Więc na pewno sobie na szybko teraz podbiję tą Austrię, Węgry i Czechosłowację, a potem zobaczymy. Oj, mam też dużo terenów i ja będę mógł rekrutować wojsko, które będzie bardzo oddalone od siebie wszędzie. No ale dobra, mniejsza w to. Jakoś bardzo mnie to nie boli. Na spokojnie zjednoczymy to wojsko. Dobra, sobie to wojsko tak zjednoczę na dwóch kratkach i potem to ustawię gdzieś blisko granicy i sobie to pewnie poustawiam. Będę miał 135 tysięcy wojska. Gdzie tu jeszcze jest jakieś wojsko? Tutaj jeszcze jest. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbić na mój serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, wbić na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć opcję wspierający. Oraz napisać komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Arabii. Na tamtych arabskich terenach. No, w sensie to była Arabia Saudyjska przed moją renowacją scenariusza. O to mi chodzi. Całe wojsko się przyjemnie ustawiło, no dobra. Więc najpierw pora na Węgry. Oczywiście brałem Węgry dlatego, żeby... Bo jakbym teraz podbił Austrię, to potem granicę z Węgrami miałbym o wiele większą. Chociaż to i tak tutaj jest tylko jedna prowincja. Taka bardzo długa. No dobra, mniejsza w to. Dopiero później będę musiał się martwić o to, jak ustawić wojsko. Chociaż czy będę? Nie wiem, jestem na razie największą potęgą na całym świecie. Oj, nie obstawiłem jednej kratki, oni mi się tam wbili. Dobra, może zrobię coś takiego? Żeby oni jakoś nie mieli tutaj komfortowych warunków do ucieczki? Dobra, i tak nie próbowali uciekać. No dobra, więc całe Węgry są moje. Podbicie ich jakoś długo mi nie zajęło. No ale teraz będzie... No nie no, chciałem powiedzieć, że teraz będzie ciężej, ale jeszcze będą prostsze państwa do podboju, więc git. No i świetnie. Teraz pora na państwo, z którym mam najdłuższą granicę. Ale to państwo jest bardzo długie. Chociaż nie, no jest bardzo szerokie, ale bardzo krótkie. Chociaż czy to jakaś różnica? Chyba nie. Zależy od jakiej strony się patrzy na Czechosłowację. No. Chyba każdy rozumie, o co mi chodzi. Całkiem sporą granicę z nimi mam, ale wojna powinna potrwać szybko, przez to, że to państwo jest takie krótkie. Tu jeszcze jednej kratki nie obstawiłem. Zapomniałem o niej. No dobra. Oj, co tutaj? Szwajcaria się bije z Włochami? I jeszcze z Hiszpanią nacjonalistyczną? Nie! To jest demokratyczna jeszcze. Dobra, źle zaatakowałem. Tutaj jest jedna kratka pusta, no ale uda mi się tam ją szybko ogarnąć i nawet jak tam sobie spróbuję mi tutaj uciec, to i takim się nie uda. Świetnie. No dobra. No i teraz te trzy najprostsze państwa do podbicia zostały podbite. Pora na coś trudniejszego. Musi mnie Trzecia Rzesza i Włochy. I jeśli bym chciał je atakować, to jest najlepszy moment. Jeśli bym zaatakował Polskę, to później tą granicę z Trzecią Rzeszą miałbym naprawdę długą. Ale dobra, najpierw sobie zgrupuję armię, zasymiluję, ogarnę sobie więcej armii i spróbuję zaatakować Oś. Całe swoje wojsko wycofam do Ankary. No i pora zacząć to wszystko tutaj asymilować. Nafarmię sobie jeszcze trochę kasy i zaatakuję. Już jest inflacja, ale póki co przychód jest jeszcze całkiem przyjemny, więc jeszcze sobie trochę pieniędzy na farmie. Lepiej mieć więcej pieniędzy niż mniej. Aha, alianci mi wypowiadają wojnę. Chciałem walczyć z Osią, a tutaj alianci chcą ze mną wojny. Ja powinienem zmienić teraz plany? No chyba tak. A nie, czemu? Ja myślałem, że tu jest Francja i ona jest już prawie cała podbita. No dobra. Zdesantuję się na główną część Francji, a tutaj będę sobie wojsko rekrutował i się zobaczy. Chciałbym tutaj coś skontrować. Oni nieźle się przygotowali, widzę. Co? Oni jeszcze z terenów aliantów atakują. Ale z Wielką Brytanią wojny nie mam. A Wielka Brytania jest w sojuszu z Francją. Ciekawe. Czy mi starczy punktów ruchu, żeby tutaj całą granicę jeszcze obstawić? Starczyło, to dobrze. Na razie nie rekrutuję jakoś wojska tutaj na tych terenach i nie wysyłam go nigdzie, bo to by za dużo czasu zajęło. Wolę sobie tu rekrutować w momencie, w którym ja muszę się tak bronić w nieprzyjemny sposób. Dobra, chciałbym tą prowincję tutaj na pewno odbić. A tam jeszcze wojska... Tam były wojska Wielkiej Brytanii, teraz jeszcze z Wielką Brytanią mam wojnę. Ej, no chciałem z Osią walczyć, a będę miał wojnę z aliantami. No w sumie już mam. Dobra,
Los chciał dla mnie innego scenariusza na ten film, w sensie inne plany miał co do tego filmu. No spoko, mi to tam jakoś nie przeszkadza, przynajmniej coś się dzieje. Dobra, udało się odbić tam jakąś prowincję, ale jakim kosztem? Kurde, ile oni kolonii mają? Jeszcze sobie będą tutaj atakowali, im to jeszcze będzie wychodziło. A oni się na pokój nie zgodzą, bo już próbowałem raz, to następnym razem muszę gdzieś tak za 20 tur spróbować. To wojsko bym stąd wycofał? Nie. Niech one tu pozostanie, chociaż troszeczkę wojska wroga wybije. Tu moje wojsko jest okrążone, trzeba je przyłączyć do naszej armii, bo tak jest zawsze lepiej. Aha, ja już punktów ruchu nie mam, no dobra. A chciałbym sobie jeszcze wyrekrutować, bo oni tam z terenu byłego Omanu, nie, z Jemenu atakują. To mnie nie z byłego, bo tutaj cały czas kolonie brytyjskie są. No tutaj, gdzie aktualnie jest Jemen, jeszcze mnie atakują. Dobra, to najpierw wyrekrutuję sobie tu wojsko. Teraz tu bym coś przeniósł. Tu bym się wycofał. Tu bym coś zarekrutował. I tutaj. Jeszcze mam trochę punktów ruchu, chciałbym to na coś wykorzystać, no co tutaj. Oho, jeszcze z Malajami mam wojnę. No to był jakiś tam wasal Wysp Brytyjskich. Tutaj też się zrobił desant, więc tutaj będę kontynuował podbój. A dla mnie najważniejsze jest to, żeby się tutaj utrzymać póki co. Chciałbym Tripoli odbić. I tutaj się wbić. Jeśli bym się bronił tutaj na tej pojedynczej kratce, to byłoby dla mnie git. Bo bym musiał po prostu całe wojsko skupić na jednej kratce i by to... No chyba czajcie przekaz, nie muszę jakoś tego tłumaczyć. Po prostu lepiej mieć wojsko skoncentrowane w jednym miejscu niż tak rozproszone na dwóch kratkach. Chyba ktoś zrozumiał przekaz na pewno. Oj, ale nie wyszło tam. Niezbyt wyszło mi to. No dobra, to Tripoli jest tak okrążona, ale to nie jest na tyle gra strategiczna, żeby okrążenia coś mi tutaj dawały. Kurde, tutaj też słabo zaatakowałem, bo tu muszę nieprzyjemnie wojsko podzielić. No dobra, chciałbym tu zrobić kontrę, ale obawiam się, że oni tu będą mieli dużo wojska, więc jeszcze bym się tam przygotował trochę. I na pewno tutaj bym coś dorekrutował, żeby oni mi nie przeszli jeszcze tutaj na tą strefę, gdzie tu jest Palestyna, Izrael itp. Dobra, tutaj zrobię coś takiego, żeby to wojsko jakoś fajnie zorganizować. No spoko. Chciałbym też tutaj ten cały Kuwait przejąć, to by mi wiele dało. Oby mnie stąd tutaj już nie atakowali zbytnio. I to jeszcze przejąć, bo to wtedy by stąd też mnie nie atakowali. Ale przejęcie tego Jemenu będzie naprawdę ciężkie. Będzie naprawdę trudne wyzwanie dla mnie. A tutaj... Oj, podbicie tych wszystkich kolonii będzie naprawdę trudne. Wydaje mi się, że jest czasem będę po prostu liczył na pokój, ale póki mogę, to będę tutaj się bronił. Nie wyszła mi ofensywa. Dobra, ważne, że na kontynencie... No, w Europie mi wychodzi. Jeszcze cały Kuwait może przejmę. Tutaj postaram się wyprowadzić jakieś ryzykowne kontry. Dobra. Tu bym chciał jeszcze coś dorekrutować. Mam jeszcze całkiem sporo punktów ruchu, ale nie wiem na co to wykorzystać. No tutaj bym po prostu coś zaczął rekrutować. Oj, w Kairo mogę dużo. Tutaj na tych prowincjach, gdzie jest Nil, też mogę dużo wojska wyrekrutować. No dobra, te ofensywy wyszły mi tak w połowie. Oj, potężna armia francuska mnie tam zaatakowała. Tutaj. Dobra, trzeba się tutaj zreorganizować. No i nie wiem, chyba będę jeszcze coś tutaj dalej atakował. Na wojnie wychodzę na minus jeden. Czy oni tu mają ode mnie jakieś żądania? Nic ode mnie nie chcą. Dawajcie zwykły pokój. Przyjąłem całkiem sporą. W sumie małą, ale... Całkiem sporą, ale w sumie małą. Co ja gadam? Jakąś tam część Francji zdobyłem. Więc może się teraz zgodzą na pokój. To ofensywa mi powinna raczej wyjść, jeżeli oni mi stąd nie uciekną. Bo tam mieli chyba z 3000 wojska. Jeszcze tutaj jakieś ofensywy popróbuję. Okej, coś takiego. I wojsko stąd bym sobie tutaj ogarnął. Zjednoczył, a tam widziałem, że jeszcze jakiś desant płynie, a oni się na pokój nie zgadzają. No dobra. Ale pusta granica. W sensie, po mojej stronie jest pusta granica. To ma być wojsko wszędzie. Gdzie tu płynął ten desant? Tutaj, no dobra. To wybronimy. Okej, jakby tu organizować jeszcze ten front, bo tu mam naprawdę mało wojska. Ale widzę, że oni więcej wojska, ci Francuzi, mają w Afryce niż w Europie. Ale widzę, że jeszcze Wielka Brytania płynie na pomoc. Więc chwila. Trzeba tu jakąś znaczną część mojego wojska wycofać, tak w razie czego. No i dobra. Tutaj jeszcze na ofensywę na Tripoli będę się przygotowywał. Mogę tu jeszcze obok wyrekrutować jakieś wojsko i żeby je dosłać, ale... Jedną prowincję, ale nie zrobię tego. Wydaje mi się, że te punkty ruchu można lepiej wykorzystać. Na przykład rekrutując tutaj wojsko. Bo widzę, że tutaj jakieś kolonie brytyjskie lubią mi się desantować. Jakieś tam ofensywy nie wyszły. Oj, tu ofensywa wyszła. 14 tysięcy wojska. 12 tysięcy wojska. Z czasem ja tutaj upadnę. No dobra, oni się tutaj desantują. Więc ja się tu wybronię. I oni mieli 12 tysięcy wojska. Ja tutaj w tej Francji już nic nie zdziałam. Ale mam... Wychodzę na plus na tej wojnie. Mogę nawet o czegoś od nich zażądać. Ale ja nie chcę nic od nich żądać. Ja chcę po prostu tutaj zwykłego pokoju. Ale...
W razie czego jakby się na ten pokój nie zgodzili, to ja coś tu jeszcze dorekrutuję. Okej. Może teraz? Jak teraz to nigdy, musi być ta ofensywa na Tripoli. A na tym froncie też nic się zbytnio nie działo, więc w sumie lepiej, żeby tutaj nic nie prowokować. Chyba, żebym tutaj jakiś mały oddział właśnie wysłał 180 wojska, żeby zobaczyć, ile oni tutaj żołnierzy mają, bo oni to Tripoli okupują, więc oni tu nic nie dorekrutują. Myślę, tam 30 wojska. Mam nadzieję, że tam nie sprowokuje żadnych ofensyw na tamtej części frontu. Jeszcze tutaj coś takiego bym chciał zrobić. Dobra. Dobra, niech oni tutaj atakują jakoś. 2000 wojska, dobra, powinienem to rozjechać tutaj. Zrobię coś takiego, że w razie czego się tutaj już sprowokowałem jakieś ofensywy, bo czasem tak się dzieje w tej grze, to żeby tutaj jeszcze jakieś wsparcie było, broniło wojskowy Gabes. I tutaj mogę dalej kontynuować ofensywy, bo tu wiedziałem, że nie mają staki po 100 wojska, więc tu raczej tragedii żadnej być nie powinno. A gdzieś tam oni na pewno mają jakiś większy stak wojska. To mogę zaatakować, spróbować chociaż. Trochę ten front też wtedy ukrócę. A jeszcze tu jest front. Nie chciałbym tu sprowokować żadnych też ofensyw, ale chciałbym sprawdzić, ile oni tutaj mają wojska. No dobra, chociaż takim jednym atakiem. Aha, większość wojska... Oni mają tyle wojska, w ogóle nie atakują. Oni by mogli mnie na spokojnie tutaj pokonać, ale oni nie chcą mnie atakować, o dziwo. A tam nic nie było, no dobra. Oj, no i teraz atakują, no spoko. A tu straciłem dużą część wojska na tym froncie. Ale oni tutaj mają tyle wojska, a nie mnie atakują. Oni czekają już, jak ja zaatakuję i się tutaj wypalę chyba po prostu, bo tego się inaczej wyjaśnić nie da. No i tutaj 180 wojska wyrekrutuję, to nawet nie ma co punktów ruchu tam marnować. Ale w Tripoli mogę dowalić wojskiem. To wojsko wyrekrutuję i tutaj doślę. I może jeszcze tutaj na jakieś ofensywy w tej Afryce uda mi się ogarnąć. Dobra, ale oni tutaj nic nie mieli kompletnie, więc chwila, ja tutaj mogę próbować coś poatakować. Oj, we Francji zapomniałem ustawić rozkazy. To wszystko wina tego, że byłem ZW. I zapomniałem, co ja muszę zrobić, a co już zrobiłem. Tu się tak wycofam, tutaj doślę wojsko. Trzeba szybko to południe Francji dobić. Ale tutaj mam już tak mało wojska, że to jest tragedia. Ale oni też jakoś mega dużo wojska nie mają. Ale wydaje mi się, że ja mam mniej wojska. Też oni mogą rekrutować sobie wojsko we Francji, a ja nie mogę. No w sensie we Francji nic nie wyrekrutuję, bo to są tereny okupowane. To chyba rozumie każdy, o co mi chodzi. Chwila, chcę tu rozkaz usunąć. Coś takiego. Na razie skupiam się na kampanii we Francji, tutaj w Europie. Oj, no ale tutaj już nie wychodzą ofensywy. No ale chłop, mam rebelię w Tripoli, no mordo, to jest żarcik i to nieśmieszny. Chwila, ja wezmę wszystko to, co mogę od Francji i chcę wziąć po prostu z wami pokój, spoko? Bo tutaj już widzę, że jest naprawdę tragedia. Jeszcze coś tu poatakuję, ale... Chyba, że też po prostu będę tutaj już jak widzę, że nic mi tutaj we Francji nie wyjdzie, to też będę ich tutaj po prostu plądrował. A gdzie jeszcze mogę coś ugrać, to poatakuję. Oni tutaj wszędzie już obok tych dwóch prowincji wszędzie mają staki po 1000 wojska. Czego ja nawet nie pokonam, ale może uda mi się coś tam splądrować. 9000 wojska, to oni mnie tutaj odcięli. Oni mi tutaj odcięli Afrykę od Azji. O tutaj, atakując te prowincje. Mordo, to jest tragedia. Ja tutaj mogę się tak bić w nieskończoność, więc wolę to już zakończyć.